niedawno poznałem fantastyczną dziewczynę, lesbijkę, i powiedziała mi, że raz do roku jest pobita. Czy od tego czasu jakoś film traktuje mnie troszeczkę z dystansem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zorientowani. Dzisiaj trochę filmowo, bo moim gościem jest Mateusz Banasiuk. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Filmowo, no bo jedna z takich, myślę, ważniejszych pozycji w Twojej filmografii to film Płynące wieżowce, który w tym roku już taką chyba dosyć okrągłą rocznicę premierę obchodzi. Tak, nie strasz mnie. Tak? Nie, no pięć na razie. Mam wrażenie, że to było niedawno jeszcze, dopiero co. Tak, no to skoro niedawno, to myślę, że będziesz dobrze pamiętał ten czas, kiedy w ogóle ta propozycja się pojawiła i nie wiem, jak na nią zareagowałeś i czy czułeś jakiś taki dystans do tego, żeby jednak się zgodzić, czy nie? Jak ten proces taki twój akceptacji tej roli wyglądał? Nie było żadnego problemu, oczywiście, bo scenariusz był doskonały. Tomasz Wasilewski jest niezwykle inteligentnym i wrażliwym reżyserem, bardzo skoncentrowanym na swoich aktorach, bardzo skupionym na detalu, i można było to zaobserwować już na samym etapie castingu, który trwał kilka godzin. Próbowaliśmy z Bartkiem Gellnerem w różnych konfiguracjach. Na początku on miał być Kubą, a ja Michałem, potem odwróciliśmy sytuację i tak już zostało. Więc mając totalne zaufanie do reżysera, nie miałem wątpliwości. Oczywiście ludzie często zadawali mi pytanie, czy nie boję się brać udziału w tak odważnym filmie. No i patrząc z perspektywy czasu, chyba nie powstał kolejny tego typu film u nas w kraju. Jakoś ta tematyka jest trochę omijana. Nie wiem z jakiego powodu, ale rzeczywiście ten film był wyjątkowy na swoje czasy i wywołał sporą falę dyskusji. Myślę, że zrobił też dużo dobrego gdzieś w świadomości ludzi. Ale nie po to go robiłem. Po prostu jestem aktorem. Ja chciałem zagrać w dobrym kinie, który będzie opowiadał ciekawą historię, i nad tym się koncentrowałem. A to wszystko, co się wydarzyło później, rozmowy na temat przekraczania tabu, na temat seksualności, rozmowy na temat miłości, to się pojawiło później. Już gotowe dzieło, nazwijmy to w cudzysłowie, gotowy produkt wywołał falę dyskusji, ale jak byłem na planie, to koncentrowaliśmy się na kolejnych zadaniach, kolejnych etapach. A pojawiały się takie głosy, nie wiem, z jakiegoś twojego otoczenia albo osób totalnie przypadkowych, z którymi, nie wiem, których się radziłeś na przykład, żeby nie przyjmować takiej roli, bo utarło się takie nie wiem, powiedzenie, jakiś taki schemat, że polscy aktorzy szczególnie boją się takich ról i może właśnie jakby ta ich niechęć, tych większych nazwisk do występowania w takich filmach powoduje, że one rzeczywiście no, ostatecznie nie powstają. I czy ktoś cię, nie wiem, zniechęcał, mówiąc wprost, do tego, żeby zagrać akurat taką postać? Padało pytanie, czy nie boi się, że to jakoś mnie zaszufladkuje. I potem przez jakiś czas po premierze filmu dostawałem propozycje takich ról stereotypowych, takich przegiętych gejów, takich, wiesz, totalnie przesadzonych. No i oczywiście nie przyjmowałem tych ról, bo to było bez sensu. Bo ten film też, wydaje mi się, jakoś uciekał od stereotypu. I to mi się też podobało, to mnie też zainteresowało i gdzieś zahipnotyzowało. Tak, nawet powiedziałeś w jednym z wywiadów, że ty nie zagrałeś tam geja, tylko osobę, która ma po prostu, nazwijmy to, skomplikowane życie uczuciowe, i dokładnie, uciekałeś od przedstawiania takiego, no, dobrze wiemy, jaki wizerunek gdzieś funkcjonuje głównie w mediach, które próbują jakby kontrować jakieś takie liberalne projekty, i to wychodziło bardzo naprzeciw. I wiesz, i nim jestem starszy, tym lepiej rozumiem mojego bohatera. Im więcej osób poznaję ze środowiska LGBT, tym bardziej dziwię się pozostałym, że mogą mieć coś przeciwko, bo dlaczego? Jakby teraz, wiesz, przez jakiś czas jeszcze się zastanawiałem, dlaczego na przykład dwóch gejów potrafi wzbudzić w ludziach agresję? Dlaczego, nie wiem, jakiś lęk, niechęć? I jeszcze kiedyś próbowałem to sobie wytłumaczyć, a teraz po prostu u mnie jest brak zrozumienia. Wydaje mi się, że to jakoś kwestia, nie wiem, wychowania, presji kolegów. No, trudno mi to pojąć. No, nie,
niedawno poznałem fantastyczną dziewczynę, lesbijkę, i powiedziała mi, że raz do roku jest pobita przez mężczyzn, oczywiście. I tego też nie potrafię zrozumieć, bo ja dorastałem w domu z dwiema siostrami, cudownymi dziewczynami, i zawsze byłem wychowywany, że ja jestem mężczyzną, że mam je chronić, że kobiety nie można ruszyć, uderzyć, że to jest, że to jest niegodne, że mężczyzna nie bije kobiety. I nagle ktoś jest w stanie pobić kobietę za to, że siedzi czy całuje się z inną dziewczyną, to jestem w szoku. No. I podnieść rękę na kobietę z tego powodu, w ogóle na kogokolwiek. No, ja po prostu nie mogę tego zrozumieć. Ale wydaje mi się, wracając do braku zrozumienia, że to właśnie o to chodzi, że to nie znamy takich ludzi. No. Że jakby, że ja akurat jestem w takim mieście, w jakim jestem. Warszawa jest cudowna. Uprawiam taki zawód, a nie inny. Sztuka przyciąga często ludzi o tej orientacji seksualnej. Mam wrażenie, że po prostu osoby homoseksualne jakoś bardzo kładą duży nacisk na swoją wrażliwość. I dlatego sztuka. Dlatego ja znam bardzo dużo osób kochających w taki sposób. I to są super ludzie, więc jakby nie rozumiem. Może ktoś mi to wytłumaczy, te agresję. No. Ja tego nie potrafię zrozumieć, ale ciągle się z tym spotykam i rzeczywiście dowiaduję się o tym, że tak ciągle jest. Pamiętam, kiedy pierwszy raz poszedłem z ciekawości na marsz 11 listopada. Byłem obserwatorem, nie byłem ani na Paradzie Równości, ani nie byłem na Marszu Niepodległości. Byłem po prostu, miałem na sobie czerwone spodnie i żółtą czapkę, i w pewnym momencie stałem się obiektem jakichś ataków z powodu tego, że mam czerwone spodnie. Jakoś, bo nie pasowałem takich schematów. Wkurza mnie to, no. Absolutnie mnie to wkurza i chciałbym, żeby ludzie byli edukowani. Tylko że wiesz, że co chwilę słyszysz, że jakiś profesor się wypowiada, że to jest choroba, że to jest w ogóle to jest do wyleczenia. Tak, w ogóle w przestrzeni publicznej dużo się pojawia takich wypowiedzi, które w żaden sposób teraz pseudonaukowców, nie są, wiesz, penalizowane, po prostu gdzieś funkcjonują i wiadomo, że też znajdują swoich odbiorców. W ogóle sorry, Michał. Kuba. Co? Wszystko okej? Chcesz się z nim przespać? Tak o to ci chodzi? Nie, nie o to. To o co? Chcesz. Nie możesz mi tego robić. Co robisz? Chcę napisać SMS-y. Do kogo? Nie chcesz tak po prostu zrezygnować? Chcesz go poznać? Jeszcze nie. Wyluzuj to tylko sobie. Zajebiście się bawię. To co jest do jasnej cholery? Jestem gejem. A jeszcze wracając do filmu, on wywołał bardzo dużą dyskusję. Tak, czy wy byliście zaskoczeni tym, bo to był taki dosyć dziwny czas, mam wrażenie, w Polsce, bo to było tak, jakby mam wrażenie, jakby to umiejscowić w czasie. Końcówka tego okresu, kiedy nam się wydawało, że w sumie już jest coraz lepiej, jesteśmy tacy to super prawda. Liberalni i otwarci, ale już zaczynały się pojawiać jakieś takie też ekstremalna twarz naszego społeczeństwa. Wtedy też chyba gdzieś niedaleko premiery została spalona tęcza już po raz chyba kolejny i te nastroje tak się mocno zaostrzały, więc tak to ten film trafił w taki idealny moment, żeby o tym porozmawiać. No i rozumiem, że ta dyskusja gdzieś dominowała w trakcie promocji filmu i, nie wiem, spotkań z widzami. Jak to wyglądało? Nie wiem, widzowie dyskutowali z wami, mówili, że ten film, nie wiem, był potrzebny, albo z drugiej strony, że, nie wiem, nie powinien powstać. Jakieś takie ja często słyszałem, że ludzie mieli problem właśnie z tym zakończeniem, że tam jeden z głównych bohaterów, którego gra Bartosz Gellner, zostaje dotkliwie pobity. I że nie, że to jest przesada, że to jest niepotrzebne w tej historii, no ale moim zdaniem to jest właśnie potrzebne, bo to jest, film też ma budzić emocje i najlepiej jak to są silne emocje. Kiedy zdążyliśmy polubić jakiegoś bohatera, gdzieś go zrozumieć i nagle widzimy, że on jest krzywdzony bez powodu, to coś to w nas zostawia. Zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. I pracując nad filmem, się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu myśleliśmy konkretnie na temat filmu. Ale dyskusji po filmie było bardzo dużo. No i dobrze, no. Może te dyskusje coś zmienią. Nie wiem, ale chociaż pewnie nie, bo
teraz to coraz większe rozwarstwienie. Z jednej strony ludzie są coraz bardziej otwarci na świat i liberalni, a z drugiej strony są coraz bardziej konserwatywni i coraz bardziej zacięci i jakoś zawzięci w tym swoim głoszeniu poglądów i trochę też bezkarni. Mhm. No ale jak myślisz, w tym miejscu, gdzie jest miejsce sztuki teraz z tym, żeby wchodzić w taki dialog ze społeczeństwem i być takim czasami drogowskazem? No bo często pojawiają się takie głosy sprzeciwu, że no jednak opowiadanie się po której ze stron jest pewnego rodzaju, nie wiem, promocją jakiejś konkretnej ideologii. To często zarzuca się też chyba głównie teraz spektaklom teatralnym, które rzeczywiście prezentują jakiś taki światopogląd idący w kontrze do nastrojów, powiedzmy, obecnych społecznie. No i część osób ma z tym problem, żeby właśnie ta sztuka była upolityczniona. To jest w ogóle zabawne, że tak się o tym mówi, no bo to nie jest polityka, tylko jakaś, nie wiem, rozmowa o podstawowych prawach danych ludzi, z danych społeczności. No ale tak to jest odbierane. Od zawsze było tak, że dane dzieło artystyczne, czy to jest przedstawienie, czy to jest film, czy to jest, nie wiem, obraz, czy rzeźba, było stworzone w danym czasie w określonym środowisku. I ono powstawało, nie było tworzone w oderwaniu od czasów, w których żyjemy, tylko w tym momencie i w tym czasie. Więc jest to jakiś głos w dyskusji, to jest spowodowane jakimiś przemyśleniami, obserwacjami. I zaczynając od Dziadów Dejmka, tekst, który wyciągnięty z przeszłości, osadzony w teraźniejszości ówczesnej, powodował, ten kontekst powodował, że to był głos ludzi, to był silny głos właśnie zaangażowany politycznie. Dzisiaj też tak jest. Sztuka nie ma być po prostu ładnym obrazkiem, który ma się podobać i tylko być tworzona ku uciesze, ale też ma różne inne funkcje. Lubię, jak sztuka nie jest tylko pusta, tylko niesie za sobą jakąś treść. I wydaje mi się, że film Płynące wieżowce to nie jest taki głos, który jednoznacznie stawia tezę i jej broni, tylko jest to film, który pokazuje pewien świat i zmusza do dyskusji, do zastanowienia się, ale nie daje gotowych odpowiedzi. Tylko moim zdaniem, jako widza, jest to film, który pokazuje pewien świat i pomaga go zrozumieć, ale nie mówi, jak ma widz myśleć i jaki mieć potem na koniec do tego stosunek. Ale to mi się podoba, że film czy sztuka teatralna pozostawia otwarte zakończenie, które zmusza do dyskusji i do rozmowy na ten temat. I tak jest i dlatego dzisiaj, po kilku latach, dalej rozmawiamy na ten temat, bo takich filmów jest mało. Teatr jest bardziej odważny, bo teatr to jest mniejsze ryzyko. Film to po prostu jest bardzo drogi kawałek sztuki i żeby powstał, trzeba zebrać pieniądze. My, robiąc Płynące wieżowce, też mieliśmy problem z zamknięciem budżetu. Ostatecznie jakoś się udało i ten film powstał, ale dlatego w teatrze jest trochę łatwiej zaryzykować. Tak jak mówisz, minęło już kilka lat od premiery filmu i wciąż o nim rozmawiamy, na pewno dużo o nim rozmawia i bardzo dobrze go pamięta środowisko LGBT i ty, siłą rzeczy, grając jedną z głównych ról, stałeś się takim ulubieńcem tego środowiska. Wiesz, nawet na takiej zasadzie, jak ja, myśląc o gościach do swojego programu, od razu pomyślałem o tobie, no bo takich ról po pierwsze było niewiele, a po drugie gdzieś jednocześnie z tego ekranu u ciebie to się przełożyło na tą sympatię taką prywatną, kierowaną do ciebie jako do osoby publicznej. I czy często takie gesty właśnie sympatii, czy tego, że gdzieś w tym środowisku funkcjonujesz jako taki, wiesz, symbol trochę, odbierasz? Odbieram. Odbieram dużo bardzo pozytywnych opinii i głosów. Często też dostawałem takie maile, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, że ten film w ogóle coś zmienił w życiu pewnych osób, że stały się bardziej odważne, bo my żyjemy w dużym mieście, ale ludzie
ze środowisk LGBT też często są takie osoby, są często osamotnione, gdzieś sobie żyją po prostu i mają wrażenie, że otacza je wrogi świat. A ten film pokazał, że takie zjawisko istnieje i jakoś mam wrażenie, że ten film pomógł wielu osobom. No. I super. A to, że ja stałem się jakimś, nie wiem, że wzbudzam sympatię w środowisku LGBT, no to super, no super. Każdy lubi wzbudzać sympatię. No. Cieszę się, że tak się stało, że zagrałem w tym filmie. To dla mnie był wyjątkowy czas. No, jestem bardzo wdzięczny Tomkowi Wasilewskiemu, że wybrał mnie do tego filmu. No, ale zobacz, od tego czasu jakoś film traktuje mnie troszeczkę z dystansem. Oczywiście bardzo dużo pracuję. Bardzo dużo pracuję w serialach, w teatrze na okrągło, ale film jakoś nabrał do mnie od tamtego czasu dystansu. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. No, trudno mi samemu to ocenić, ale myślę, że to mogło mieć jakiś wpływ, no bo rzeczywiście taka rola jest bardzo określająca i bardzo charakterystyczna. Wydaje mi się, że ona była, polega kino. Wydaje mi się, że ona była bardzo wiarygodna przede wszystkim. Mhm. I jakoś udało nam z pozostałymi aktorami i z Tomkiem stworzyć prawdziwą historię z prawdziwymi bohaterami. I co zaowocowało wieloma nagrodami na świecie. Więc nie wiem, no, wydaje mi się, że jak patrzy się na płynące wieżowce i na moją rolę, no to i potem mnie, poznając mnie, to widzi się, że to jest pewnego rodzaju kreacja. Mhm. Oczywiście to zawsze jestem ja, ale to mimo wszystko jest trochę inna osoba ode mnie i ta kreacja została nagrodzona. I nie wiem, czy po prostu jakoś zmieniło się wyobrażenie na mój temat, mnie jako mojej osoby, no trudno mi powiedzieć. No my też lubimy bardzo ludzi wkładać, aktorów, szczególnie takich szufladek. To też się pewnie wiąże tak, z tym, prawda, że u nas bardzo mocno działa na wyobraźnię ludzi ten wizerunek taki medialny i sobie składamy jakąś postać i już mamy ją w tej naszej szufladce pod tym Mateusz Banasiuk, to i to, i nie bardzo chcemy z niej to sobie wyciągać. No tak, tak, ale umówmy się też, portale plotkarskie często kreują rzeczywistość, tak, bo bardzo wiele informacji to są plotki, różne niesprawdzone informacje i rzeczy mijające się z prawdą, i człowiek dostaje taką zbitkę informacji. Coś trochę, co przeczytał w internecie, jakąś rolę, jedną czy dwie, które zobaczył gdzieś tam w filmie czy w serialu, i coś, co ktoś mu powiedział, i na tej podstawie buduje sobie obraz danej osoby. A to często mija się z rzeczywistością. Tak, jeszcze mu się wydaje, że to jest prawda i tak naprawdę tę osobę zna. No i potem dopiero są możliwe jakieś konfrontacje coraz częściej, no bo mam wrażenie, że ten rynek się otwiera i ludzie mają coraz częściej okazję, nie wiem, właśnie spotkać ciebie czy innych aktorów, porozmawiać. Nagle jest wielkie zdziwienie, że zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. No ja grając w serialach codziennych, często ludzie mnie spotykają i mówią, jakby traktują mnie jak swojego kumpla, przez to, że jestem codziennie u nich w domu i wiesz, jedzą obiad i patrzą na mnie i wydaje im się, że ja po prostu uczestniczę w ich życiu rodzinnym, że te nasze życia się przeplatają, więc to też jest przedziwne zagadnienie, to pomieszanie tej fikcji z rzeczywistością, no, że ludziom to się rzeczywiście trochę miesza czasami. W najnowszym numerze magazynu Replika znalazło się zestawienie autorstwa Daniela Oleksińskiego, który przeanalizował liczbę wątków LGBT w filmach, które w 2018 roku trafiły do polskich kin. W kinowej dystrybucji znalazło się 379 filmów, z czego w 11 centralną rolę odgrywał wątek bohaterów LGBT, na przykład w filmie Tamte dni, tamte noce. W kolejnych 15 istotny tęczowy element pojawiał się na drugim lub trzecim planie, na przykład w filmie Lady Bird, gdzie chłopak bohaterki okazuje się gejem. Wniosek jest smutny. Tylko 26 z 379 filmów, czyli 6,5%, ma wątki LGBT. Co więcej, gdyby w tych 379 filmach policzyć stosunek liczby tęczowych postaci do wszystkich, wynik byłby dużo niższy niż odsetek ludzi LGBT w społeczeństwie. Oznacza to, że łatwiej spotkać kogoś LGBT w realnym życiu niż na dużym ekranie. Większość polskich widzów, 93,5% filmów, nie natknęła się na żadną reprezentację LGBT. W kinie nie istniejemy. Więcej o tym, jakie są skutki takiego procederu i dlaczego obecność postaci LGBT na dużym ekranie jest ważna, w najnowszym numerze Repliki.
Powiedziałeś przed rozmową, że teraz wszyscy cię pytają o ojcostwo. Ja też muszę, ale od takiej trochę innej strony, no bo masz przed sobą jakby rolę kogoś, kto będzie wychowywał takiego nowego człowieka, w sensie lepisz, wiesz, to dziecko i jakby ono nasiąka jakimś... Lepiej, sam jestem ciekaw, jaki będę miał na niego wpływ. Właśnie, i czy ta nowa rola dla ciebie sprawia, że też właśnie bierzesz pod uwagę to, że no musisz wychować, znaczy musisz, chcesz pewnie, tak się domyślam, no takiego młodego, odpowiedzialnego obywatela, osobę otwartą i czy wychowując dziecko jesteś w stanie jakby robić jakieś takie kroki celowe w tym kierunku? Teraz pewnie jeszcze nie, bo to jest mała osóbka, ale... Heniek jest bardzo młody jeszcze, ale oczywiście zadaję sobie różne pytania. Pewne rzeczy będę starał się mu podpowiedzieć, zasugerować, na tym polega rola ojca, ale to jest odrębny człowiek, odrębna osobowość. No. Jeżeli będzie miał inny pomysł na życie, no to mam nadzieję, że nie będę betonem i będę jakoś miał otwartą głowę. No zobaczymy, trudno mi powiedzieć, jak będę się zachowywał za kilka lat, ale chciałbym być otwarty i chciałbym być takim ojcem wspierającym jego decyzje, ale oczywiście jak każdy rodzic, no, staram się uchronić swoje dziecko od jakichś pomyłek i błędów, mając pewne swoje doświadczenie życiowe. No ale no trudno, każdy musi popełnić swoje błędy. No. Ale każdy widziałem się za bardzo nie poparzył. Widziałem na Instagramie, że już wujka z płynących wieżowców poznał, tak? Bo jakieś zdjęcie wstawiałeś, strasznie mnie to tak, rozczuliło, zabawne. Tak, byliśmy na spacerze w Łazienkach Królewskich i poprosiliśmy jakąś panią, żeby zrobiła mi i mężowi zdjęcie z naszym synem, ale pani chyba nas rozpoznała i żart nie wyszedł. Tak, oczywiście, no tak. Poznam, super, to myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Dzięki wielkie. Dziękuję ci. No. I mam nadzieję, że coś w tym kraju się zmieni, no ale zobacz, robisz taki program, który pewnie jest gdzieś pokazuje, uczy otwartości i pokazuje jakiś... można ciebie poznać i twoich gości, ale czy te osoby, które są tak negatywnie nastawione, obejrzą twój program? Chyba nie, bo nauczyłem się tego, że ludzie, którzy tak najgłośniej krzyczą i najbardziej się przeciwko czemuś buntują, nie mają na ten temat zielonego pojęcia. Ostatnio wziąłem udział w takim widowisku Wolność we krwi, które też spotkało się o dziwo ze sporymi kontrowersjami, bo myślę, że jak większość jestem patriotą, to było wyjątkowe święto, stulecie odzyskania niepodległości, pozbawione kontekstu politycznego. Oczywiście na trybunach pojawili się politycy, w tym prezydent, co uważam za słuszne, bo to jest jednak wyjątkowe święto państwowe, więc obecność prezydenta to jest oczywista. Jest oczywista i naturalna w takiej sytuacji. I w tym przedstawieniu pojawiły się swastyki, co było naturalne, bo pokazywaliśmy 100 lat polskiej historii. Oczywiście nie da się o wszystkim opowiedzieć, ale akurat to, że była okupacja w Warszawie niemiecka i że wszędzie wisiały swastyki, uważaliśmy to za istotną rzecz, którą trzeba opowiedzieć w przedstawieniu. I zacząłem czytać o tym, że to jest oburzające, że pojawiły się swastyki. No ale co mieliśmy powiesić? Serduszka? A może, nie wiem, kwiatuszki? To proponuję, żeby w Bękartach Wojny czy w Hansie Klosie wszystkie swastyki wymazać. No to już jest, wiesz, kolejny brak tolerancji, ale w drugą stronę. Bądźmy wszyscy otwarci i miejmy trochę więcej zrozumienia, bo rzeczy wyciągnięte z kontekstu są bez znaczenia. Swastyki, które były użyte w tym przedstawieniu, były pokazane po to, żeby coś potępić, żeby pokazać nasze zwycięstwo nad nimi, żeby na koniec je zerwać i zawiesić białe flagi. Po to to było. Chcieliśmy, żeby widzowie podczas tego widowiska poczuli się jak ludzie w tamtych czasach, kiedy nagle do twojego domu przychodzą najeźdźcy i wprowadzają swoje zasady. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest brak zrozumienia. To są rzeczy wyrwane z kontekstu. I tak samo jest ze środowiskiem LGBT. Nie znamy tych ludzi, boimy się ich i dlatego jesteśmy, ja mówię my jako społeczeństwo, dlatego to jakoś budzi nas sprzeciw. Ale starajmy się być otwarci, poznawajmy, rozmawiajmy, miejmy otwarte głowy, poglądy, podróżujmy po świecie
i uczmy się siebie nawzajem. I bądźmy bardziej tolerancyjni i miejmy więcej zrozumienia dla innych. Przepraszam za ten mój puentujący ton moralizatorski, ale po prostu chciałem to z siebie wyrzucić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, to oczywiście subskrybujcie kanał. Tutaj powinny pojawić się odnośniki też do poprzednich odcinków, jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, do czego oczywiście gorąco zachęcam. I do zobaczenia.